słyszeliście o tym TV, czyli oni znowu przyjechał ten z tymi brzydkimi slajdami i będzie nudził. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć parę słów na temat przepływania danych. W takim dość konkretnym przykładzie. Sporo ma mniej lub bardziej smutnymi doświadczeniami po drodze. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy w naszym życiu. Marzenie. Jakie mamy marzenie? Nie mieć kaca. Bóg nie ma świeci. Po co? No to tak. Z dużych marzeń, bo to z takich ludzi podstawowych, no to tak, tak życiowo dosyć. Tak. Wbrew pozorom, dosyć ważny temat na pewnym etapie życia. No, to są duże, duże, takie fajne marzenia, które po prostu byłoby piękne, gdyby się spełniły. Mamy też jakieś takie mniejsze marzenia. Zawsze świeże, aktualne, programowanie to miało, tak? Wtedy nie będzie najmniejszych wątpliwości, która dystrybucja jest najlepsza na świecie. Skończą się wtedy wszelkie wojny. Co? Taki pokój, jak tak sobie mam na jakimś świecie, będzie marzenie. I wtedy będziemy sobie żyć długo, zdrowo i dostatnio. Takie mamy piękne marzenia. Ale co do marzenia, my mamy pewne potrzeby. Te potrzeby wynikają z życia naszego doczesnego, codziennego, wynikają z doświadczeń życia przeszłego i wynikają z tego, czego oczekujemy w przyszłości. Co jest najważniejsze? Bezpieczeństwo. Druga najważniejsza rzecz? Burger. Bezpieczeństwo. A trzecia najważniejsza rzecz? Bezpieczeństwo. Dopiero potem w kontekście naszych potrzeb pojawiają się takie parametry jak skalowalność, szybkość. No i fajnie by było, żeby jeszcze nie trzeba było za to zapłacić siłowej energii co drugi tydzień, mówię. To jest piękne sformułowanie ukute przez moją kołonistkę. Co zapisane to jest, co zapamiętane to nie ma. W przypadku systemu składowania danych interesuje nas kiedy, co i jak zostało zapisane. Bo to, co leży w cache'u, w pamięci, czy czymś takim, czy leci jeszcze po kabelkach, to tego jeszcze fizycznie po prostu nie mam. Żeby mieć pewność w zapisaniu pewnych rzeczy, to teraz będzie lepiej? Potrzebujemy przede wszystkim stabilnego, przemyślanego formatu zapisu. Coś, co pozwoli nam pilnować, żeby dane raz zapisane nie zostały przez przypadek w jakiś sposób uszkodzone na przykład innym zapisem, żeby miały sens w sensie jakiejś struktury logicznej, to nam zapewnia jakiś solidny format. Fajnie by było mieć sumy kontrolne, żeby wiedzieć, że na przykład kontroler gdzieś nie spotkał sprawy po drodze, że dyski się nie zestarzały, że przypadkiem gdzieś, prawda, czy jakieś tam no, czy inne takie paskudztwo nie popsuło, na któregoś nikt nie przekręciło. Ja miałem smutną przygodę z tym kiedyś kupą i zmontowałem piecyka z dwoma dyskami w RAIDzie jedynce na tym XFS. Wszystko pięknie, ładnie. Przegrał zdjęcia na niego z dwóch swoich komputerów. Potem je któregoś dnia przeglądał i okazuje się, że mniej więcej 2/3 zdjęć jest skaszenione. Co się okazało? Uszkodzona płyta główna, uszkodzone PCI i kontroler podstawowo odgniewa dane, a system plików pływał wszystko jak młody plika. Bo nie wiedział, że coś jest niepoprawne. Że było zachodnie dane również były odczytywane bez żadnej informacji, że dane są błędne. System plików po prostu zwracał to, co dostał od plika. Dlatego sumy kontrolne. Sumy kontrolne nie tylko w metadanych, tak jak to jest na przykład w XFS-ie, są sumy kontrolne w ruchu. Ale wszędzie, po prostu wszędzie, na każdym etapie, od momentu, gdy pojawia się koncepcja tego, żeby dane zapisać, do momentu, gdy pojawia się, te dane pojawiają nam się z powrotem, z urządzeń fizycznych w systemie, sumy kontrolne, żebyśmy mieli pewność, że to, co dostaliśmy z powrotem, to jest to, co zapisaliśmy.
Jako, że urządzenia są zawodne, każdy sprzęt lubi sobie czasami wybrać się na długie, wieczne wakacje, redundancja, czyli zdolność do zapisania informacji w więcej niż jednym miejscu. W naszym przypadku interesuje nas zapisanie na więcej niż jednym urządzeniu w danym momencie, żeby przypadkowa jakaś awaria nie wysłała naszych danych na wieczny odpoczynek. A w momencie, gdy coś już pójdzie nie tak, bardzo, bardzo ważne są narzędzia i procedury związane z odtwarzaniem danych z uszkodzonych urządzeń, z uszkodzonych systemów plików, z możliwość na przykład odzyskania skasowanych danych przez przypadek. To chyba jest najczęstszy powód, to jest to, że użytkownikowi po prostu ocknie się rączka i poleci nie to, co trzeba. Lubimy różne drobiazgi, różne gadżety, różne drobóweczki, ale w przypadku storage'a interesuje nas pojemność. Im więcej, tym lepiej. Fajne są takie urządzenia jak SSD-ki, czy te szybkie karty z RAM-em podtrzymywanym baterii, ale z reguły ich pojemność jest bardzo, bardzo ograniczona. Więc szukamy rozwiązań, również pojemność pojedynczego dysku tarażowego. Jak na razie chyba Seagate doszedł do 8 TB, jeżeli dobrze pamiętam, w nowym formacie. Patan, kojarzysz? Nie. SMR. Jak? SMR. O, właśnie. Potem polega na tym, że normalnie między ścieżkami jest pewien podstęp technologiczny, że tak powiem, który zapobiega nadpisywaniu przez głowicę wcześniej zapisanych ścieżek. Bo zapis jest zawsze trochę szerszy na dysku niż jest potrzebne miejsce do odczytania tych danych. Seagate teraz wymyślił tak, że zapisują bloki po 64 MB z częściowym nałożeniem się ścieżek. Generalnie fajne do systemów plików opartych na copy on write, natomiast modyfikowanie takiego czegokolwiek w takim bloku 64-mogowym oznacza konieczność jego całkowitego odczytania i zapisania na nowo, więc narzuty na RAM mają są dosyć konkretne. Ale wracając, powiększamy sobie najczęściej dostępny storage poprzez zestawienie większej ilości dysków. Są różne metody budowania takiej przestrzeni. Można zestawiać na tym rajdy, można bawić się LVM-ami. Są różnego rodzaju menadżery do zarządzania tego typu patentami. Bardzo rozbudowane konfiguracje to są setki, a nawet tysiące dysków. Na ZFS-owej liście dyskusyjnej długo był omawiany przykład systemu, który miał 240 dysków. Także i każdy z nich było 2 terabajty, także generalnie dość konkretny storage. Na tych wszystkich fizycznych urządzeniach potrzebujemy rozrzucić jakiś czynnik, który pozwoli nam w sensowny sposób zarządzać przestrzenią. Przechodzimy do łącza kablowe. Raz, dwa. Potrzebujemy system plików, który pozwoli nam, czy generalnie jakąś strukturę, która pozwoli nam na zarządzanie danymi i zarządzanie miejscem. Jak mamy już te wszystkie dane i chcemy z nich korzystać, to też chcemy, żeby to korzystanie nie oznaczało siwizny albo pójścia na emeryturę, albo wzięcia urlopu, tylko żeby przejrzeć po 50 zdjęć. Więc szukamy rozwiązań, które są przynajmniej rozsądnie szybkie. Niestety w technologii jest tak, że szybkie najczęściej znaczy drogie. Jak mamy dyski talerzowe, mamy SSD-ki, no to SSD są fajne, szybciutkie, pozwalają po dużej ilości IO-ów, ale kosztują. Ile teraz? 3 terówkę można kupić za 500 zł dobrą? A SSD? Obecnie wszystkie się najpopularniejsze stosunek ceny jakość to są od 120 do 200 na skakie dla 1400. I to jest mniej więcej to, co spotka w tej na center, nie to po samemu, że też na rynku spotykamy, mówimy,
To są dyski, nie wiem, precentowe, ale sprawdzają się na serwerach, po prostu są testowane przez na sender. To już się zdarzało, że to jest opuszczone, że to się wypadało, że się jeszcze to problem, nie? Ja już nie pamiętam jakie, nie? Pani, oni regularnie wystawiają statystyki umieralności dysków. I na przykład w tej chwili stwierdzają krótko, przy długi, długi czas nie kupił skate'ów. Tak, żebyś wiedział, to nie wiem, co leży. Na krótko czasie poleciały wszystkie skate'y 11. Wszystkie mi poleciały. No u nas w bardzo krótkim czasie. Ale u nas tak samo. Nagle po prostu wszystko się skończyło w okresie przydatności do spożycia. Ale nie, nie, mnie nie sklepił. Tak, tak. Co był postaci to? Tak. Są różne metody przyspieszania dostępu do danych. Możemy właśnie szukać rozwiązań hybrydowych, gdzie mamy duży storage wsparty czymś, duży wolny storage wsparty czymś mniejszym, a szybszym. Mamy rozrzucanie danych po wielu urządzeniach, żeby symultanicznie można było się do nich dostać. Mamy takie patenty jak balancing danych po urządzeniach, żeby najczęściej na przykład używane dane były w najbardziej dostępnych miejscach. Mamy peering, który pozwala rozłożyć najczęściej używane dane na najszybszych urządzeniach. Mamy różne systemy cache'u. Mamy odpowiednie struktury, które pozwalają bardzo szybko porządkować dane. I wyobraźcie sobie, że są w tej chwili rozwiązania, które łączą nam większość takich życzeniowych postulatów i dają nam z tego w bardzo, bardzo łatwy sposób korzystać. Ups, coś mi się włączyło. Nie ma minera. Nie ma minera. Nie, ktoś mi jeden slajd. Puszczę. No to zrób szybko. Dalej na dysku ci poleciałem. Zatem ja się nie zdziwił. Masz Seagate'a? A backup masz? Dobra, wszyscy. Proszę, o CZ. Wszyscy, ja już. Mamy system plików, który pozwala nam na przechowywanie danych z sumami kontrolnymi, który pozwala nam na elastyczne zarządzanie przestrzenią. Mamy system plików, który pomija pewne mechanizmy systemowe w Linuxie, takie jak właśnie LVM, RAIDy, inne takie RAIDy na Linux Mobile Device, bo po prostu jest potrzebne. Wszystko ma wbudowane w sobie. Pozwala na elastyczne zarządzanie przestrzenią, pozwala na składowanie ogromnych ilości danych. Wyobraźcie sobie, że rozmiar jednego pliku w tym systemie może być nawet taki jak w 93 była zdolność zapisania informacji całej naszej cywilizacji technicznej w 93 roku. To wszystko można by było zmieścić w jednym pliku. Ze wszystkimi dymami? Co? Ze wszystkimi dymami? Wszystko. A minuty? Wszystkie. Nawet te na Commodore by się zmieściły. Jak one mają później 4 terabajty? Bo Atari się nie wrzuca na storage, tylko się ogląda na bieżąco. System plików pozwala na tworzenie, na wygodne zarządzanie przestrzenią przez tworzenie subwolumenów, na tworzenie snapshotów owych subwolumenów, na kompresję danych w locie. Wszystko to cały czas jest wsparte przez sumy kontrolne na każdym etapie życia danych w systemie plików. Do tego system ten jest całkiem szybki, dlatego że wszystkie struktury danych oparte są o drzewa binarne. Extenty, snapshoty, wolne miejsce, wszystko jest zarządzane przez struktury w formie drzew. Z ciekawostek, system plików wspiera takie technologie jak na przykład RAID, ale nie robi tego tak jak RAID, jak Linux MD, przez chamskie takie ślepe przerzucanie danych, tylko zapisuje dane w
dużych blokach, które są kopiowane na więcej niż jedno urządzenie. Każdy ekstern zawsze występuje przy ustawieniu odpowiedniego override'a w więcej niż w jednym miejscu. No, pytanie. A jeszcze nie wiem. Z takich jeszcze fajnych feature'ów, snapshoty, które są tworzone, mogą być albo jako read-only, w celach na przykład archiwizacyjnych, w celach przekopiowania tego w inne miejsce, lub RWI mogą być od razu używane na przykład do szybkiego prowizjonowania, nie wiem, VM-ek, do tworzenia, nie wiem, środowisk dla kontenerów. System ten bardzo ładnie współpracuje z takim systemem cache'owania na poziomie Group Device'ów, czyli z D-cache'em. To jest stosunkowo nowa rzecz. Znaczy ma już parę lat, tylko że dopiero jakoś chyba na początku zeszłego roku zostało to uznane za na tyle stabilne, żeby używać tego produkcyjnie. Aczkolwiek nadal na przykład w Debianie nie ma dobrego wsparcia dla regułek do UDEWA i trzeba tam parę rzeczy wyrzeźbić ręcznie. Jest to system, który pozwala na SSD-ku cache'ować na przykład zapisy, cache tylko write-back, które dopiero potem w tle są przepisywane na urządzenia talerzowe, co rozwiązuje nam bardzo, bardzo wiele problemów. Na przykład mamy serwer z backup PC. Backup PC niestety posługuje się rsynkiem do przerzucania danych, co niestety oznacza konieczność wykonania gigantycznej ilości porównań systemu plików przeliczenia, sum kontrolnych i potem modyfikowania metadanych przy przerzucaniu tego wszystkiego, co oznacza wykonanie gigantycznej ilości random IO-ów i bez dobrego cache'a write-back generalnie to wszystko bolało. Okazało się, że jak mamy kilkanaście maszyn w serwerowni, to lagi w utworzeniu backupu potrafiły sięgnąć 1,5 tygodnia, bo maszyna na przykład backupowała się 4 czy 5 dni, bo zawierała 1,5 terabajta moich. I generalnie to było bardzo przykre. Wprowadzenie cache'a spowodowało, że w tej chwili laga w utworzeniu backupu mamy nie więcej niż 2-3 godziny, jeżeli chodzi o moment, gdy zaczęliśmy do momentu, kiedy przewidywaliśmy, że się skończy, to najwyżej mamy 2-3 godziny obsługi z zakończeniem backupu. To jest bardzo, bardzo fajne. Super. Do tego techniki w systemie plików mamy takie jak wspieranie rajdów takich oszczędzających nam trochę miejsca, jak 5 i 6. Mamy narzędzia do przesyłania snapshotów. Jeżeli mamy zrobione więcej niż jeden snapshot danego subwolumenu, to możemy w prosty sposób przesłać różnicę między snapshotami. Dzięki temu, jeżeli mamy już wcześniej przesłany snapshot, to kolejne snapshoty możemy przesyłać inkrementalnie, co oszczędza bardzo, bardzo czas. Zero listing bajerów. Shrinking puli online. W warunkach serwerowych to może nie zawsze jest potrzebne, bo generalnie tam się planuje pewne rzeczy z wyprzedzeniem. Z reguły są dostępne trochę większe książki, ale w warunkach domowych elastyczne zarządzanie pulą dysków to jest bardzo, bardzo wygodne. Czasami zdarza się, że duży dysk zaczyna szwankować, trzeba podłożyć jakiś mniejszy albo coś przełożyć. Generalnie to jest bardzo dobre. Efficient Write One. Czym rzeczy sedno? Czasami się zdarza, że mamy na przykład trzy urządzenia, trzy dyski i chcielibyśmy na tym składować w RAIDzie pierwszym. Przy czym RAID pierwszy nie, tak jak właśnie w Linux MD zrealizowane, że całe urządzenia blokowe są mirrorowane. Tylko tutaj mirror jest robiony na poziomie extentu, co pozwala zapisywać w schemacie na przykład AA, B, B, C, C. Zawsze zapis danego extentu idzie na dwa urządzenia. Jest to o tyle fajne, że nawet jeżeli urządzenia są różnej wielkości, to w system plików potrafi
zapisywać na przykład wszystkie rzeczy, kopię A każdego ekstentu na największym urządzeniu, a kopię B zapisywać na mniejszych urządzeniach, co pozwala na przykład mieć dysk, nie wiem, dwuterowy i dwie jedynki i mieć na tym rajda jedynkę bez spinania na przykład LDM-em albo rajdem pierwszym, rajdem zero, tych dwóch mniejszych jedynek w przestrzeń dwuterową. Mamy system plików, który pozwala nam na defragmentację danych. Jest to trochę tricky ze względu na snapshoty, ze względu na strukturę copy on write, ale są narzędzia do tego, które całkiem fajnie działają, które się świetnie sprawdzają na przykład przy porządkowaniu plików baz danych, żeby mechanizmy cache'a z prefetchem ładniej pozwalały random IO rozłożyć na przykład na pliku MySAM albo IKDB. W owym systemie plików mamy deduplikację. Mamy deduplikację, która pozwala nam działać na poziomie pojedynczych plików. Nie musimy deduplikować całego setu, tylko możemy sobie jakby po zapisaniu w prosty sposób deduplikować dane. Są gotowe narzędzia do tego, które wyszukują. Na poziomie mamy możliwość zmienienia layoutu składowania danych. Jeżeli mamy kilka urządzeń blokowych wrzuconych w ten system i okazuje się, że z jakichś powodów RAID pierwszy przestał nam wystarczać, możemy przekonwertować w locie na działającym systemie całą strukturę na przykład na RAID 5. Na razie jeszcze nie jest to polecane, ale generalnie działa. Robiłem konwersję z RAID 0 na RAID 1 i vice versa i działało to bardzo, bardzo ładnie. Jasne, to wszystko trwa, bo trzeba sporo danych przerzucać, ale używanie RAID 5 jest niezalecane. Można użyć RAID 6. No, ogólnie, odchodzi się od RAID 5. To zajmowałem na pewno trochę dysku, tak? Ryzyko utraty danych w przypadkowaniu jednego dysku z tego setu. No w przypadku RAID 6 masz dwa dyski w zasadzie, tak? I tam mówię, tam procent wzrasta ci bezpieczeństwo. No ale w przypadku RAID 1 to też de facto masz. Dlatego to też, też nie jest bardzo używanie, bo nie jest. Dlatego też się robi 60. Mamy możliwość zrobienia rekompresji danych. Jeżeli się okazuje, że składujemy jakieś tam duże ilości danych, deweloperzy zaimplementowali nowy system kompresji danych, który się będzie lepiej sprawdzał przy naszym profilu, no to możemy zapuścić system, możemy zapuścić narzędzie, które przeleci przez cały system plików w tle, przekompresuje nam dane na nowy format. Te wszystkie mechanizmy oparte są o mechanizmy rebalansingu danych na urządzeniach fizycznych, w piątym ogóle. System ten rebalansingu pozwala na dosyć optymalne rozłożenie danych na urządzeniach, tak żeby zwiększyć wydajność przede wszystkim przy random IO. Dzięki temu to wszystko po prostu działa trochę szybciej. I co piękne, to wszystko działa na tym pod Linuxem. Z rzeczy jeszcze nie do końca dopracowanych, to jest to, co mówiłem, że RAID 5 i 6 jeszcze nie są polecane, dlatego że narzędzia do odtwarzania po opadzie jednego dysku jeszcze są w stadium eksperymentalnym. Natomiast generalnie to już działa. Robiłem RAID 5, symulowałem awarię dysku, robiłem rebalansing do RAID 1 i wszystko po prostu bardzo ładnie działało. W tej chwili jeszcze tego nie ma, ale będzie można zmieniać layout. W kernelu 3.19 albo 4.0 już jest. Scrapping. Fajnie. Jeśli myślę o tym samym systemie, którego na to jeszcze nie podałeś. Tak, dokładnie. Dlatego mówiłem, że wczoraj się masz siedzieć cicho. Okej. Ja na razie mam 3.18, więc
Na razie to jeszcze jest eksperymentalne. Będzie można zmieniać layout danych QRS w wolumen. Jeżeli mamy w systemie domowym czy serwerowym dane ważne, możemy trzymać je na przykład na subwolumenie z RAID-em 1, ale jeżeli mamy dużego tempa na dojęty z obrazami Debiana albo coś takiego, no to możemy, nie musimy tego trzymać w RAID-ie 1, RAID-0 by nas bardzo urządzą, tym bardziej, że to są duże pliki, więc fajnie by można, żeby można było je czytać szybko, więc RAID-0 by nas bardzo, bardzo urządzą, więc w ramach jednej i tej samej puli możemy mieć, będziemy mogli mieć na przykład coś rozrzucone RAID-em 1. RAID-em 1 z poziomem replikacji na przykład 4, jak potrzebujemy nasze bardzo, bardzo ważne rzeczy zachować, to możemy na przykład na większej, kazać mu zapisywać większą ilość kopii tego, a jakieś właśnie takie dane łatwo odzyskiwalne trzymać na RAID-zie 0, oszczędzając w ten sposób kupę miejsca. To samo tyczy się kompresji. Będzie można ją wybrać per subwolumen, a nawet o ile dobrze pamiętam, per katalog. Będzie można w głąb po prostu określić inny rodzaj kompresji niż została określona wyżej. I rzecz, która była już dosyć mocno opracowana, natomiast wstrzymano ją w związku z tym, że wszedł bcache, wszedł mdcache, czyli linuxowe, natywne takie rozwiązania do cache'owania. W systemie plików kombinowano z cleaningiem, z określaniem temperatury danych i przerzucaniem najczęściej używanych danych na najszybsze urządzenie. Czyli gdyby w puli były talerze i SSD-ki, no to taki system, ten system peeringowy pilnowałby, żeby najważniejsze, najbardziej wymagające pod względem czasu dostawy dane lądowały na SSD-kach. A to wszystko oferuje BDRFS. Wygrałeś. Nie z TFS, jak sugerowałabym, ale sugerowałbym akronim z nazwy prezentacji. Bo ZFS, tak, jest dostępny przy Linuxa. Jest dostępny przy najlepszej implementacji. Ale Fedorowcy i Redhatowcy wiedzą, co jest nie tak. A właśnie, że nie. Jest dostępny w implementacji natywnej, jako Fedorowcy, a nie w UserSpace. Jest taki projekt jak ZFS Linux, który jest z którego wyjątkowo mamy ZFS. Ale jeszcze coś jeszcze jest. Są ludzie, którzy używają tego produkcyjnie. Nie jest wystawiony ZFS pod Linuxem. Nie. Czy mamy, czy nie? Nie. Nie było awarii. Jeszcze. Może ZFS-em pod Linuxem. Generalnie ZFS pod Linuxem jest bardzo fajne, działa, ale zarządzanie nim i administracja na dłuższą metę to jest straszny, straszny kulturę po prostu. Przede wszystkim system plików ma, implementacja ZFS-owa, ta ZFS-owa Linux, ma duży problem z zarządzaniem pamięcią. Patent jest taki, że dane są cache'owane dwukrotnie w RAM. Najpierw cache'uje Linux, natywne mechanizmy cache'a systemu plików Linuxowego, a potem jeszcze raz jest to cache'owane przez ZFS-owego ARK-a, co powoduje, że dane w RAM-ie masz dwa razy. ARK ma tendencję do zjadania dużej ilości pamięci i nie zwracania jej potem. Dlatego bardzo szybko się fragmentuje, nie ma dobrych mechanizmów defragmentacji tego cache'a, co powoduje, że koszty jego użytkowania w miarę uptime'a serwera dosyć szybko rosną. Pytanie, słuchaj, bo no generalnie taka orkiestra, wiesz, robi wszystko, tak? Na raz. Nie wiesz, ale powiem tak, no nie ma nigdy nic za darmo. Powiedz, jakie są w tym momencie zarzuty na procesor, na RAM, no nie wierzę, że są małe, no bo robi dużo. Generalnie największe narzuty systemowe, jakie można zaobserwować, to są narzuty na procesor. Mhm. W momencie, gdy trzeba zarządzać dużymi drzewami, no to w momencie, gdy trzeba wykonać przebalansowanie drzewa, to trochę kosztuje. Narzuty są związane również z kompresją i z zarządzaniem dużą ilością ekstentów w momencie, gdy robisz rebalansing i zmianę layoutu. Proste pytanie. Pod co ja to polecam? Pod macierz, czy na przykład pod serwer postawy? BDRFS dobrze.
dobrze obsługuje małe pliki, więc pod serwer pocztowy bardzo ładnie się nadaje. Równocześnie serwer pocztowy musi walczyć ze spamem, co kosztuje. Zakładając, że użyjesz Bigasha jako systemu rejestru, która to przy dużej ilości małych, wrednych, brzydkich plików jest bardzo, bardzo fajne, użyłbym BDRFS. Bo na storage to rozumiem na tym, po prostu system pod storage. Tak, to całkiem fajnie działa. Testowaliśmy to i na dużych plikach, a w tej chwili korzystamy z tego jako systemu do backupu, jako systemu plików pod backup PC, gdzie jednocześnie potrafi lecieć 8, a nawet 10 backupów jednocześnie i load na maszynie, która ma, tam są 2-4 rdzenia w CHT, czyli 16 rdzeni teoretycznie, load rzadko kiedy przekracza 10. No dobrze, ale z której generacji jest? No to jest DLK z 4 lat, czy 5 nawet? Czyli to jest jeszcze ta seria Xeon 5XXX? Coś takiego, nie pamiętam oznaczeń proce, ale generalnie to 5-4, mają już trochę lat, więc to... Ktoś cię ma w pensji. 5, 4, 5. Właśnie, jeśli ma aplikację, to ma problem. Gdzieś będziemy klikać, żeby zostawić. Nie używamy do duplikacji w systemie. Co do tej duplikacji w ZFS-ie, wszystkie poradniki doświadczonych administratorów z ZFS-em mówią krótko, te duplikacji mówimy stanowczo nie. Dlatego w BDRFS-ie między innymi zdecydowano się na te duplikacje, że tak powiem, offline, a nie w trakcie zapisu. Ale to duplikacja na ZFS-ie działa dobrze, tylko wymaga sporej pamięci RAM. Wymaga gigantycznej ilości pamięci teraz. Tak jak normalnie. Nie. Gigabajt RAMu na terabajt przyjmuje się przy wyłączonej kompresji i braku deduplikacji. W przypadku deduplikacji małych plików, takich jak serwer pocztowy albo obrazy Linuxa, w sensie żywych systemów plików, albo kontenery czy coś takiego, szacuje się nawet 8 GB per terabajt przechowywanych danych. Do tego deduplikacja w ZFS-ie powoduje straszliwą degradację IO w dostępnych zakresach, że dane są strasznie pofragmentowane. Deduplikacja pod ZFS-em ma sens tylko i wyłącznie w przypadku użycia SSD-ów. Okej, w ZFS-ie jest taka rzecz zaufana, związana z kontrolerami, żeby naprawdę tam działa ZFS, bo to jest to, do dysku z kontrolerami. Jeżeli chodzi o wyciąganie informacji z mapy, danych też, po prostu stwierdził, że ten dysk jest na przykład ulega uszkodzeniu. Czy BDRF wykorzystuje te niskie informacje niskopoziomowe? Również tak. Generalnie z moich przykrych doświadczeń wynika, że nawet powiedzmy półprofesjonalne kontrolery instalowane w serwerach, i to serwerach nie składarkach, tylko Dell, HP-ki, SANy i tak dalej, potrafią na tyle oszukiwać, bo musi nie być świadome tego, co się dzieje z dyskami. Wiele kontrolerów nie oferuje. Na przykład Delos Kimberg ma generalnie duży problem z przerzuceniem niektórych danych wyżej. Wymiana na zerowym jest tylko ukrywanie tego, co dzieje z dyskiem. Dokładnie. Natomiast pod Linuxa smart jest dosyć często aktualizowany. Do niego dorzucane są informacje o błędach występujących w dyskach i jak pewne rzeczy interpretować. Nie chodzi o to, że czy system wykorzystuje te informacje. Tak. Na przykład jest stanie się wyrzucić dysk albo stwierdzić, że na przykład przyszedł. Tak. Tak jak to jest w ZFS-ie, czy po to jest mechanizm. Tak. Czyli generalnie nie musisz monitorować w momencie tych rajdów, nie wiem, nawiązać się czymś innym, tylko generalnie na przykład możesz sobie skonfigurować w ZFS-ie, jak rozumiem, jakiś tam rajd czy coś. W samym BDRFS-ie nie możesz w systemie przeglądającym logu, bo on wrzuca po prostu informację. Tak, wrzuca do logu i mówi ci w tym kontrolerze, ten kontroler zaraportował uszkodzenie dysku. Aczkolwiek my robimy w ten sposób, że i tak mamy osobne narzędzia oparte na Smart Controls, które w momencie, gdy dysk zaczyna tylko realokować sektory, momentalnie wywalamy ten dysk, nawet jeżeli jeszcze nie zgłaszał. Bo nasze smutne doświadczenia właśnie z Seagate'ami pokazały, że to potrafi być bardzo, bardzo szybko. Bardzo, bardzo szybko tego, bo moje doświadczenia z Seagate'ami 4-bajtowymi na przykład to jest średnio 500-600 dni. Po tym czasie dyski lecą, powiedzmy, nie lecą. Czasami lecą, a czasami pojawiają się błędy. Ja mam takie samo podejście jak u Was, że pierwszy błąd tego, relokacji,
No, pomysł jak ten, właśnie w maszynie skupcowej mieliśmy te WDR-y. Jeden z rewolucji zwrócił nam raz błąd sumy kontrolowanej w ZFS-ie. Oczywiście ZFS sobie to ładnie wyknął i poprawił skopi i tak dalej, ale od nich później wymieniliśmy przyczynę. Zgejty myśmy kupili dużą ilość zgejtów w dosyć krótkim czasie, bo w ciągu pół roku kupiliśmy ze 20 parę sztuk i wszystkie poza jednym, który do tej pory chodzi, czy kupię cykluje pod górkiem, wszystkie umarły w ciągu pół roku. Miało bardzo ładnie wyznaczony czas życia. Mniej więcej w ciągu miesiąca. I to niezależnie, czy to były główki, czy to były jedynki, czy półtora. Co z naprawą BDRFS? Jeszcze raz? Co z naprawą BDRFS? Naprawa BDRFS-a w przypadku, gdy korzystasz z Radia 1 bądź piątki, znaczy piątka i szóstka jeszcze mówię, nie są oficjalnie wspierane jako działające, tak? Ale w przypadku Raida 1 polega po prostu na singlu. Co? Na single drive. Generalnie BDRFS Recover bardzo, bardzo miło mnie zaskoczył. Robiłem niedawno eksperymenty pod tytułem właśnie leakage i różne konfiguracje Raidów. Jeżeli byście używali Bcache'a jako systemu do zapisu, to używajcie zawsze dwóch SSD-ków połączonych w RAID-a 1, no nie? Bo jeżeli zapiszecie dużą ilość danych w trybie RAID-B na SSD-ki i SSD-kwady, to cały system tylko macie do wyrzucenia, nie? Tak na marginesie. Wracając do twojego pytania. Miałem RAID-a 0 na trzech dyskach, żeby sprawdzić, jak to szybko, fajnie będzie chodzić. I tam w ramach eksperymentów różnych rączka mi się obsłał i zaorałem jeden z dysków dokumentnie. Odzyskałem mniej więcej 3/4 danych. Czyli akurat najbardziej mi zależało na folderze konfiguracyjnym po tym PC i to mi się dało odzyskać. Było o tyle fajnie, że w związku z tym, że dane są dosyć płynnie rozrzucane po dyskach, ale w dużych segmentach, miałem urobione ileś tam snapshotów, bo to co prawdopodobnie nawet było na tym dysku zaoranym, w którym snapshocie było na dysku dodatkowym. W przypadku odzyskiwania danych z BDRFS-a, gdzie ma się snapshoty, jest o tyle paskudne, że te same dane są wyciągane ileś razy, bo one są po prostu jak gdyby wykopiowywane z tamtego systemu plików na inny system plików. Jeżeli w snapshocie miałem plik 3 razy, to 3 razy, nawet jeżeli jest identyczny, 3 razy zostanie wykopiowany. No i chyba zmienił to ja nazwę. Mam pytanie, co jest nie tak z BDRFS-em? Pytam z tego względu, że w Fedorowcy, tak, Red Hat już od trzech wersji podchodzi do BDRFS-a i z jakiegoś powodu go odrzucają. Co jest dosyć nietypowe w Red Hacie, nie? Wiesz o co chodzi, czy nie wiesz, bo ja generalnie... Nie wiem o co chodzi. Prawdopodobnie jest to objem nowego systemu plików. BDRFS jest systemem bardzo młodym. Czyli po prostu się boję. Dlatego, że on ma dopiero 8 lat. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Najprawdopodobniej tak. Prawdopodobnie Red Hat boi się uzależnienia od Oracle'a w tym zakresie, dlatego że de facto 95% pieniędzy ładowanych w BDRFS-a wychodzi od Oracle'a. Oracle wydaje na przykład tego Linusa, Oracle Linus, który bazuje na Red Hacie, a oni go sprzedają i... Znaczy, no dobra, ale on się różni się kernelem w dosyć poważnym stopniu. Mają swój kernel, tak wiesz. Znaczy głównie sprzedają D-Trace'a, który jest w tym kernelu, więc to o to chodzi. Ja generalnie używam BDRFS-a od jakiegoś czasu na zasypianie. Po prostu kopiuję sobie świeże jądro, bo to jest pierwszy, który mi ściąga świeże jądro, kompiluje, robi paczkę, instaluje i to zamiata. A BDRFS po prostu nie umie takich rzeczy, które, nie wiem, dyskwalifikują narzędzia sprzedawane przez niektórych producentów systemów? To nie o to chodzi może? Nie rozumiem dokładnie o co chodzi. Znaczy, no może Red Hat ma gdzieś w zanadrzu jakieś narzędzia, które może sprzedawać, które robią część rzeczy, które BDRFS ma prosto z pudełka, nie? Może to jest przeszkoda. Ciężko mi powiedzieć. No mi też. Tak sobie tak, że generalnie mówię, ludzie cały czas psioczą, że nie będą używać się tak niedojrzałego systemu. 90% developmentu BDRFS-a zostało wykonane w ciągu pierwszych 6 lat. Od 2 lat są właściwie poprawki związane
związane z usuwaniem bugów, których jest już coraz mniej zgłoszeń. To są poprawki dotyczące wydajności i wprowadzanie nowych feature'ów, które są, że tak powiem, zaplanowane od dawna w konstrukcji PTRFS-a jako takiej. To nie jest, że wymyśliliśmy coś nowego, a teraz na siłę spróbujemy to umknąć, tylko realizowanie pewnego konsekwentnego planu, który... Może inaczej, to jest system, który został zaprojektowany na samym początku i nadal jest realizowany do pewnego tam stanu, tak? System, ten format zapisu PTRFS-a ostatni raz zmienił się chyba w drugim roku jego występowania, czyli w 2009. Jak na tak młody system plików to bardzo dobry wynik. Od 6 lat nie zmienił się format zapisu danych PTRFS-a na dyskach. Czy są jakieś plany wsparcia dla współdzielenia między dwiema szynkami, jak w klasze na przykład? Nie. Nie. To znaczy nie zwiastą. Patent jest taki, że PDRFS jako taki nie został zaprojektowany jako system klasterowy, natomiast ma mechanizmy, które wspierają, które mają docelowo wspierać klasterowy system plików bazujący na PDRFS-ie. Czyli jak gdyby dodatkowy layer nałożony. Ale jeszcze nie powstał ten system plików. Ten system jest w powijakach, natomiast ze względu na to, że główny deweloper PDRFS-a koncentruje się aktualnie na PDRFS-ie, tamten projekt jest zamrożony. Na wiki PDRFS-a tam można znaleźć informacje na ten temat. Nie pamiętam w tej chwili, jak to się nazywa. Generalnie jeszcze z takich użytkowych rzeczy, w tej chwili jesteśmy w trakcie migracji wszystkich naszych maszyn produkcyjnych na PDRFS-a z prostego powodu. Backup. Backup maszyny, która jest na PDRFS-ie, w momencie, gdy się ma maszynę backupową na PDRFS-ie, jest banalnie prosty, jest mało kosztowny i jest szybki. Snapshoty są na tyle mało kosztowne, że można je robić na przykład co 15 minut i przesyłać różnicówkę taką 15-minutową, co nawet na łączach na długie dystanse, nie w ramach serwerów, nie też powinno przechodzić bez większego problemu. Jak się to snapshoty W LVM-ie musisz mieć zarezerwowaną dodatkową przestrzeń pod snapshoty. Do tego system plików, który masz na tym LVM-ie, musi wiedzieć o tym, że jest snapshotowany. Starsze systemy plików miały z tym problem. I de facto potem, nie pamiętam, czy w LVM-ie można w prosty sposób wyciągnąć różnicę między snapshotem a tym, co się dzieje teraz. Chyba nie. W PDRFS-ie można w bardzo prosty sposób, po pierwsze, nie potrzebujesz dodatkowej dedykowanej przestrzeni na snapshot, po prostu robisz snapshot i to, co zmienisz, to jak gdyby zaczyna ci zajmować dodatkowo miejsce. A bardzo szybko i tak robi się zrzut tych różnic między snapshotami kolejnymi. Czyli jesteś w stanie zbakować różnicę tylko, czy nie, o tym mówisz, tak? Tak. Robi się inkrementał, ale inkrementał nie polegający na tym, że przeglądam, które pliki się zmieniły, tylko pytam systemu plików, zwróć mi wszystkie gałęzie drzewa, które uległy zmianie. I dostaję po prostu nazwę pliku, po prostu mam jakieś inne? Nie. Dostaję strumień metadanych PDRFS-owych, które potem z drugiej strony narzędziem PDRFS-LEC zapisuję z powrotem do systemu plików i dostaję tam snapshot, ten, który wysłałem. No robię tak, robię snapshot systemu plików, przesyłam na drugą stronę. Robię snapshot, przesyłam różnicę, zapisuję tam, tam też już mam dwa snapshoty. Przesyłam sobie tę różnicę i tam już playa na też. Może inaczej, to też. Dokładnie. Zaczynam rozumieć. To są instalacje. Wiesz, nie mówię, że to jest lepszy, czy tam gorszy, czy to dobrze do efektu. Wiadomo, wykiwacie, nie? Tak, to jest dojrzałości, tak? Mam maszynę, na której mam PDRFS na Audio 2632. Ta maszyna miała różne przygody, to jest jedna. Była przerzucana w różnych warunkach, również dziwnie, kiedyś przerzucił mi się system obraz uszkodzony między serwerami przy przenosie na jakiś. I generalnie ten system nie działa do dzisiaj. A robisz taką kontrolowaną sytuację zaników zasilania, które są po... Tak, robiłem to na maszynie, w której mam Bikesha i generalnie to fajnie.
CFS to pada na cysku, nie? Ale tylko do 2, do 3... 3 ileś? Do 3,9. 3,10 jest już z ten, ponoć wyzerowany, ten naprawiony ten błąd. To, o którym było wiadomo notabene od X lat, który, na którego patrz był od X lat gotowy, ale nikt nie chciałbym do tego. Ale w PDRF-ie nie spotkałem się z problemem takim jak w XFS-ie, że się zajmują coś takiego. Zresztą jest to na swój sposób niemożliwe, dlatego że XFS jest skąpić do tego problemu. To stąd, że dane bezpośrednio są zmieniane in place, a PDRF-ie jest systemem typu control drive i zapisuje dane zawsze w nowym miejscu. Z gwiazdką można kazać PDRF-owi dla danego subwolumenu nie być systemem typu Copy-on Write, tylko wykonywać dane in place. Co się sprawdza na przykład, jeżeli masz duży plik z bazą danych i nie chcesz, żeby w tym Copy-on Write wykonywała się fragmentacja tego plika. Nie samo, przecież na Facebooku. No tak, ale to nie jest na systemie. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Ale możesz sobie sam stworzyć medytację w zasadzie. Jak w swoim hyperwizorze tworzysz muszę to zrozumieć w tym problemu, aczkolwiek i tak mam wcięty na ciężką paranoję z tym związaną i boot partycję mam na X4 z prostego powodu. Boot partycję zawsze robię dużo, w sensie około jednego gigabajta i to zawsze rescue cały system rescue. I żeby móc się zawsze dostać niezależnie od rodzaju użytego jądra i tak dalej, to jest na X3. Żeby móc ewentualnie tam grać nowe jądro i dopiero budować, żeby tam tak, BDRF-ie. Ale to jest kwestia moich parametrów. Ale na przykład na laptopie mam buduję z grać BDRF-ie, to działa bez zdjęcia. Dzisiaj jestem pewny. Nie. Dane na dysku są jak kod Schrödingera. Są jednocześnie poprawne, są jednocześnie niepoprawne i jednocześnie ich tam nie ma. Otworzysz i zobaczysz, czy żyje. Kod Schrödingera z uzupełnieniem Pratchetta, kod w pudełku może być żywy, może być żywy, może być martwy, może być wściekły. I tak mniej więcej jest z danymi. Mogą być poprawne, mogą być niepoprawne, może ich tam w ogóle nie ma. Musisz je odczytać. Spróbować odczytać. Tylko. Znaczy w tym BDRF-ie, tak jak w ZDF-ie, jest narzędzie typu Scrum, które przechodzi przez cały system po kolei i odczytuje dane, odczytuje sumę kontrolę, porównuje jedno z drugim. Bo informuje cię, jak jest, tak? W przypadku błędu, przed nami na przykład, gdy jest zadany błąd na przykład tam, nie wiem, CZRI, czy jest informacja do nas, czy jest rozszerzona informacja z programu tego, czy spoda strony jeszcze? Nie używam BDRF-a w warunkach, które by wymusiły tego typu działania, zawsze mam przynajmniej RAID 1 z co najmniej dwoma kopiami. To znaczy, że jeżeli pojawi się problem z uczytaniem czegoś z jakiejś kopii, jest czytany z drugiej i automatycznie uzupełniam. Czy to czytać, tak? Tak. Z fajnych feature'ów w PDRF-ie jest właśnie to, że ten RAID jest realizowany na... Co? Jest realizowany na extenta. Wobec tego nawet jeżeli się okaże, że mamy dane zapisane tu i tu, tu i tu, okaże się, że tu są zwalone w jakiś sposób i jak zaznaczymy maksektora czy coś takiego, to mamy RAID między tym, a tym obszarem. Co chyba, o ile dobrze pamiętam, z dłuższego czasu Synology używa jako RAID-X, czy jakoś tak to nazywają. Czyli pan pytał, czy w tym czysty dostajesz informację w bloku, że tak, jakaś normalna, ale dostajesz dalej prawidłowo przeczytane z... Bo wygląda to mniej więcej tak. O, stary, znalazłem błąd, ale mam kopię, naprawiłem, cześć, mam się dobrze. Problem jest, jak nie masz najda pierwszego właśnie. I... Nie mam takich problemów. Niech ktoś będzie to mieć. To wtedy aplikacja dostaje iWeber. Ale to nie można zamontować do RFS-a bez odczytywania się kontrolny i wyciągnąć sobie tylko źle z tego. No dobra, organizatorzy zorganizowali tu jakieś organizacyjne gadżety. Ale myślę, że jakieś trzeba zagadki, tak? Tak, zagadka. Zagadkę.
zagadki. Ale nie muszą być techniczne, nie? Nie. Dobrze, to zagadka. To może w takim razie, skoro siedzą sami techniczni. Pytanie z zakresu literatury. Co to jest? Widzi, pst, nie widzi. Świeża. Ej, to ludzie! Jest